Cześć, witajcie. Właśnie skończyłem drugi dzień kursu z zarządzania projektami, który prowadziłem na jednej z poznańskich uczelni. Był to kurs dla studentów podyplomowych i tak sobie sprawdzam ankiety i okazało się, że bardzo dobrze udało się te zajęcia przeprowadzić. A od czasu do czasu dostaję właśnie pytania, jak to robić? Jak zrobić dobre zajęcia z zarządzania projektami? I ciekawostką jest to, że przez ostatnie lata prowadzenia takich zajęć głównym moją refleksją jest to, żeby dawać ludziom przestrzeń, a uczestnicy, widzę, dzięki temu jeszcze więcej się uczą, bo mogą wzajemnie przejrzeć się w swoich doświadczeniach projektowych. Ale zapytajmy jednego z uczestników, co myśli o tym kursie. Właśnie, bo jest fantastycznie przygotowany, znakomicie merytoryczne prowadzone zajęcia i wszystkie te przykłady były okraszone życiowym doświadczeniem. Tak naprawdę ja się bardzo dużo nauczyłem na tych zajęciach.